Dobra, dzisiaj taki szybki vlog, mianowicie pokażę Wam, w jaki sposób ja sobie odczytuję sterowniki EDC16 z Volvo S80, jako że w Volvo S80 z tym sterownikiem często nie ma połączenia przez gniazdko diagnostyczne, jako że po prostu nie ma linii K i trzeba ją dołożyć lub odczytać w trybie BDM lub na przykład tak jak ja sobie to robię. Ja w tym celu używam interfejsu FetroTech. Jest to wersja czarna, ale w srebrnej obudowie. Także nie wymaga żadnego zewnętrznego dodatkowego interfejsu typu PCM Tuner i uniwersalnego kabelka, który jest w zestawie. Ogólnie przy pomocy tego interfejsu jestem w stanie odczytać całą zawartość sterownika, nie tylko obszar, gdzie są mapy, tylko po prostu całą pamięć, wszystkie EEPROMy i tak dalej. Także jestem w stanie nawet zrobić kopię sterownika, czy zrobić tak zwany sterownik plug and play. I teraz tak, pewnie się zastanawiacie, skąd wziąć pinout, jak to podłączyć. Mianowicie wchodzicie sobie na stronę producenta, na stronę tunerbox.com, wchodzicie sobie w zakładkę download i tutaj macie FetroTech pinout. Klikacie to, ładuje się Wam następna stronka, cały plik ze wszystkimi schematami. Tutaj, gdy już się załaduje, to używacie swoich danych do zalogowania się, tych danych, które używaliście w celu zaaktywowania urządzenia, zarejestrowania urządzenia. Tutaj w spisie treści macie, na jakiej stronie znajduje się pinout do tego sterownika, czyli Volvo EDC16 C31. Jest on na stronie 217. I tutaj macie już sam pinout. Jak to podłączyć? Macie plus 12, macie masę, macie K-Line, czyli biały kabelek, później macie GPT0 i GPT1, czyli niebieski i brązowy. Podpinacie je dokładnie tak, jak tutaj jest, czyli na sterowniku wygląda to ta wtyczka tak, czyli dokładnie tak samo jak na schemacie. Zaraz Wam pokażę po podłączeniu tego, jak dalej odczytać sterownik. Dobra, teraz tak, tutaj sterownik już podpięty zgodnie z schematem, podpięty do FetroTecha, klucz aktywujący FetroTecha podpięty, zasilanie troszkę powyżej 13V i do USB do komputera. Gdy już mamy tak podpięte, odpalamy sobie oprogramowanie do FetroTecha. Tutaj z listy na górze wybieramy EDC16 i klikamy micro ID. I oto uzyskaliśmy sobie połączenie z sterownikiem i teraz możemy już odczytać lub zapisać cokolwiek tylko chcemy, łącznie z EEPROMem. Po prostu tak, jakbyście mieli normalnie sterownik na ramię w trybie BDM. I teraz tak, jeśli chodzi o mapy, no to mapy znajdują się w XROM, czyli klikamy tutaj i klikamy odczyt. I tak już oto sterowniczek się czyta. Także sterownika nie trzeba otwierać, nie trzeba podpinać na ramę. Wszystko po pinach. Gdy już sterownik się odczyta, wyskoczy Wam takie okienko. Zapisujecie sobie plik gdzieś na pulpicie albo w jakimś folderze. I w sumie sterownik w pełni odczytany. Teraz już macie plik. To jeśli wiecie jak, no to go obrabiacie lub wysyłacie komuś do obrobienia. Ewentualnie możecie mi wysłać, jeśli używacie PayPala. To Wam mogę obrobić plik, co tam potrzebujecie. I później już obrobiony plik możecie zapisać z powrotem. Dobra, i tutaj żeby zapisać sterownik, to wybieracie sobie obrobiony plik. Klikacie Open. Teraz macie pytanie, czy chcesz, żeby checksuma została obliczona. Możesz kliknąć tak. Wyskoczyło okienko, że było 20 checksum, 3 zostały poprawione. Klikacie, czy chcesz, masz pytanie, czy chcesz zapisać ten plik. Klikasz OK. I sterownik
zaczyna być nadpisywany. Już mamy tutaj 83%, 95% i mamy 100%. Plik zapisany prawidłowo, checksumy przeliczone, można zamknąć oprogramowanie. I później, gdy już zostanie wszystko zapisane, możecie odłączyć zasilanie od FetroTecha, odłączyć USB i odłączyć wszystkie piny, które wcześniej podłączyliście, i zamontować sterownik z powrotem do samochodu. Dobra, jeszcze na koniec taka szybka informacja, jak w ogóle ten sterownik wymontować z samochodu. Mianowicie jest on zamontowany na podszybiu samochodu. Tam macie 6 kołków plastikowych do wyjęcia, podnosicie plastik i pokazuje wam się sterownik. I tutaj, żeby go wysunąć z kasety, bo on po prostu się wysuwa tak, musicie tutaj nacisnąć takie dwie plastikowe jakby zapadki i wtedy ten sterownik się wysuwa. I to by było w sumie na tyle.